Cześć! Pożegnaliśmy marzec, przeważnie pochmurny, choć przytrafiło się kilka pogodnych, chłodnych nocy, co sprawiło, że ostatecznie miesiąc należy zaliczyć do udanych. Wspólnie odnaleźliśmy asteroidę Apophis, która na początku marca zbliżyła się do Ziemi na odległość 17 milionów kilometrów. Ponadto pooglądaliśmy razem księżyc oraz kilka zimowych i wiosennych obiektów głębokiego nieba, a wspólnie z patronami odnaleźliśmy perełkę marcowego nieba, gwiazdę nową w Kasiopei. Moim małym fotograficznym sukcesem było uchwycenie przebywającej obecnie w Wielkiej Niedźwiedzicy komety Leonard, póki co największej kometarnej nadziei na 2021 rok. Pamiętacie ten odcinek? Mowa właśnie o niej. Gdy robiłem to zdjęcie, znajdowała się w odległości 565 milionów kilometrów od Ziemi i miała jasność zaledwie 18 magnitudo. Powrócimy do niej na live'ach, pora zacząć śledzić jej poczynania. Wygląda na to, że już na dobre pożegnaliśmy zimę, nie tylko tę astronomiczną, ale również klimatyczną. Ostatnie dni marca przyniosły bardzo przyjemną, ciepłą, wiosenną aurę. Konkurs na astronomiczne zdjęcie miesiąca w grupie Astrowiedza stał na bardzo wysokim poziomie. Ostatecznie za najlepsze zdjęcie marca uznaliście mgławicę Rozetę, sfotografowaną przez Michała Pawłowskiego. Miejsca drugie i trzecie zajęła wschodząca Droga Mleczna, kolejno Piotra Lisowskiego i Mateusza Ścieńskiego. Gratuluję zwycięzcy oraz wyróżnionym. Zanim opowiem o tym, co w kwietniu, mam dla Was małą niespodziankę. W przypiętym komentarzu pod tym filmem znajdziecie link do kosmicznej tapety na komputer z wyszczególnionymi wydarzeniami nowego miesiąca. Tak z grubsza, żebyście na pewno niczego nie przegapili. Zachęcam do pobierania i przetestowania. Dajcie mi znać, jak podoba Wam się ten pomysł. Od tego, jak się przyjmie, zależy to, czy takie tapety będą pojawiały się co miesiąc. Przejdźmy już do kwietniowych wydarzeń nocnego nieba. Księżyc od początku miesiąca widoczny będzie w drugiej połowie nocy. Nad ranem 2 kwietnia około godziny 4:30 zobaczymy go na południu blisko jasnego, czerwonego nadolbrzyma Antaresa z konstelacji Skorpiona. 2 dni później srebrny glob dotrze do gwiazdozbioru Strzelca. Przed świtem astronomicznym widoczny będzie pomiędzy gwiazdami na Mal-Sadirach i Nunki. Tę drugą zakryje, ale niestety już za dnia. Gwiazda schowa się za tarczą księżyca po godzinie 8 rano. Zjawisko będzie można zaobserwować, ale tylko w dużym powiększeniu przez teleskop. Księżyc w momencie tego zakrycia będzie tuż przed ostatnią kwadrą. Dokładnie w tej fazie znajdzie się o godzinie 12. 6 i 7 kwietnia spoglądamy nad ranem na południowy wschód. Tam nasz naturalny satelita spotka się z gazowymi olbrzymami. Niestety będą to dalekie koniunkcje. 6 widoczny będzie 6 stopni na południe od Saturna, a 7 w tej samej odległości minie Jowisza. W kwietniu warunki widoczności Jowisza i Saturna na niebie porannym delikatnie się poprawią. Planety będą widoczne godzinę przed wschodem Słońca, nisko nad południowo-wschodnim horyzontem. Najlepszy czas w tym roku do ich obserwacji przypadnie w sierpniu, zatem czekamy. 12 kwietnia nad ranem księżyc dotrze w okolice Słońca i znajdzie się w Nowiu, zatem ciemne, bezksiężycowe noce przypadną na przełom pierwszej i drugiej dekady miesiąca. Śledźcie uważnie kanał i spodziewajcie się powiadomienia o całonocnej obserwacji live, którą obiecałem Wam w marcu. To ostatni miesiąc, gdy wieczorem obserwujemy konstelacje zimowe. Po zachodzie Słońca spójrzcie na zachód. Tam zlokalizujecie Oriona, Wielkiego Psa oraz Byka. Jednak jeszcze w pierwszej połowie nocy konstelacje te zanurzą się pod horyzont. Nieco dłużej możemy obserwować Woźnicę, Bliźnięta, Raka i Małego Psa. Środek kwietniowej nocy to czas, gdy przez zenit przechodzi Wielka Niedźwiedzica, której częścią jest charakterystyczny asteryzm Wielkiego Wozu. Zawsze możemy wykorzystać go do odnalezienia na niebie gwiazdy polarnej, ale nie tylko. Przedłużając jego dyszel natrafimy na jasną pomarańczową gwiazdę Arktur, należącą do konstelacji Wołarza. Arkturowi poświęciłem w zeszłym roku jeden z odcinków, koniecznie go obejrzyjcie. W końcu nazywany jest gwiazdą wiosenną i spędzimy z nim w najbliższym czasie wiele nocy. Jeszcze dość wysoko widoczny będzie Lew, a na południu odnajdziemy Pannę. Pomiędzy nią a Wielką Niedźwiedzicą zlokalizujemy warkocz Bereniki oraz psy gończe. To bardzo niepozorne konstelacje, złożone z nieco słabszych gwiazd, ale zawierające w sobie mnóstwo interesujących obiektów, zwłaszcza galaktyk. Druga połowa kwietniowej nocy to prawdziwa gratka dla astrofotografów. Nisko na południu widoczne będą gwiazdozbiory Wagi oraz Skorpiona. Okolica Antaresa, najjaśniejszej gwiazdy Skorpiona, to jedno z najpiękniejszych miejsc na niebie. Tam znajduje się kompleks różnorodnych mgławic Ro-Ophiuchi, ozdobiony obecnością pięknych gwiazd i gromad. To obowiązkowy cel dla wielu astrofotografów. Niektórzy nierzadko przemierzają setki kilometrów, spędzają godziny w drodze, by dotrzeć na południe Polski i spod najciemniejszego nieba uchwycić ten region na swojej fotografii. O godzinie 3 spod horyzontu wyłoni się już Strzelec. Patrząc w jego stronę, patrzymy w kierunku centrum naszej galaktyki. Jej pas rozpościerać będzie się po wschodniej stronie nieba. Od południa, na tle takich konstelacji jak Strzelec, Tarcza czy Orzeł, bardzo wysoko na wschodzie zobaczymy Łabędzia oraz Lutnię, a wędrując w kierunku północnym natrafimy na takie gwiazdozbiory jak Jaszczurka, Kasiopeja i Cefeusz. Droga Mleczna zanikać będzie nisko przy północnym horyzoncie w konstelacji Perseusza. Księżyc powróci na niebo wieczorne już dzień po nowiu, 13 kwietnia i wtedy około 45 minut po zachodzie słońca można poszukiwać cieniutkiego, zaledwie 2% sierpa bardzo nisko nad horyzontem. W kolejnych dniach nasz satelita ma zaplanowaną wizytę w konstelacji Byka. 15 w fazie 11% wieczorem zobaczymy go pomiędzy gromadami Hiady i Plejady, a 2 dni później znajdzie się blisko Marsa. Czerwona planeta w tym momencie będzie już 285 milionów kilometrów od Ziemi, a jasność Marsa wyniesie zaledwie 1,5 magnitudo. Patrząc na niego, pamiętajcie jednak, że na tej blado-pomarańczowej kropce rozgrywają się niezwykle ważne wydarzenia. W kwietniu, po prawie 118 latach od pierwszego lotu samolotu braci Wright na Ziemi, dojdzie do pierwszego lotu sterowalnego statku na innej planecie. 19 kwietnia Merkury znajdzie się w koniunkcji górnej ze Słońcem i od tego momentu warto śledzić jego poczynania na niebie, ale powrócimy do niego zaraz. Jeszcze tego samego dnia Księżyc wieczorem znajdzie się w Bliźniętach i około godziny 20:30 swoim ciemnym brzegiem zakryje rękę Polluxa, gwiazdę Kappa Geminorum. Będzie to dość długie zakrycie, potrwa ponad godzinę, a gwiazda wyłoni się po drugiej stronie Księżyca blisko Morza Przesileń. Kolejnego dnia o poranku Księżyc znajdzie się w pierwszej kwadrze, a wieczorem odnajdziemy go w Raku, gdzie blisko minie gromadę M44. Zjawisko doskonałe do lornetkowej obserwacji. W polu widzenia zmieścimy Księżyc, gromadę oraz gwiazdy głównej figury Acelus Borealis i Acelus Australis. Przygotuj się jednak na to, że blask Księżyca utrudni dostrzeżenie tych obiektów. 25 kwietnia kolejna lornetkowa koniunkcja. Tym razem około 30 minut po zachodzie słońca, bardzo nisko nad północno-zachodnim horyzontem, można spróbować dostrzec Merkurego i Wenus. Obie planety będą dość jasne i istnieje spora szansa na dostrzeżenie ich przez krótki czas za pomocą lornetki w łunie zachodzącego słońca. Jeśli się nie uda, nie przejmujcie się, pod koniec maja obie planety spotkają się ponownie w o wiele lepszych warunkach widoczności. Dzień po spotkaniu Wenus z Merkurym spoglądamy w kierunku Bliźniąt, gdzie Mars spotka się z gromadą M35. Jeśli tego dnia pogoda nie dopisze, czerwona planeta równie blisko gromady znajdzie się dobę później. 27 kwietnia nad ranem Księżyc znajdzie się w pełni, a pod wieczór przejdzie przez perygeum. W takiej sytuacji potocznie mówi się o superksiężycu. Tego dnia, około 40 minut po zachodzie słońca, poszukujcie wschodzącego pełnego księżyca. Będzie wtedy w konstelacji Wagi, blisko podwójnej gwiazdy Zuben El-Genubi. To zawsze wspaniały widok i szansa na znakomite zdjęcia Srebrnego Globu z pięknymi krajobrazami w kadrze. Ale czy pełnia to tak naprawdę dobry czas do obserwacji Księżyca? Skąd w ogóle biorą się jego fazy? Dlaczego widzimy tylko jedną stronę? I czy z Ziemi można przez teleskop zaobserwować jakieś pozostałości po załogowych misjach księżycowych? Na te pytania i wiele innych odpowie Wam najnowszy odcinek na kanale o obserwacjach Księżyca. Jeśli jeszcze go nie widziałeś, to koniecznie nadrób tę zaległość. 30 kwietnia nad ranem nasz srebrny kosmiczny towarzysz znajdzie się w Wężowniku i tam, tuż przed świtem, zakryje gwiazdę Grafasa. 4. miesiąc 2021 roku zakończymy koniunkcją Urana ze Słońcem. Kwietniowy przegląd zjawisk dobiegł końca. Bardzo dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Pamiętaj, że możesz stać się ważną częścią Astrolife, dołączając do grona patronów na platformie Patronite. I nie musisz posiadać Facebooka, aby uczestniczyć w naszych luźnych, kameralnych transmisjach. Dzięki Patronite otrzymasz specjalne powiadomienie na maila. W tym odcinku to wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!